Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie. Witam starych widzów, witam nowych widzów i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam Was, żebyście to zrobili właśnie w tej chwili. Kochani, dzisiaj według Waszej prośby będzie test nowości drogeryjnych, będzie test produktów, które u mnie czekają właśnie na przetestowanie i jeszcze nie miałam okazji ich sobie wypróbować, więc makijaż zrobię właśnie kosmetykami, które są dla mnie nowe i które właśnie również wchodzą na rynek. Więc jeżeli interesuje Was, co tutaj mam w tych torbach, to zachęcam Was do oglądania tego filmu. Pielęgnację mam już nałożoną. Mam tutaj nowości z drogerii Natura. To są dosłownie gorące produkty, które właśnie przyszły do mnie w dniu wczorajszym. Mam tutaj podkłady z serii Pro Formula. Jest to Full Cover Foundation. Jestem bardzo ciekawa tego podkładu, czy rzeczywiście jest taki full cover, czyli mocno kryjący, długotrwały podkład o bardzo wysokim stopniu krycia i pigmentacji dzięki pigmentom w otoczkach. Precyzyjnie i łatwo się aplikuje oraz dopasowuje się do odcienia skóry. Zastosowane składniki kontrolują wydzielanie sebum, a także nadają jedwabiste wykończenie. Nie wysusza delikatnych partii skóry. Formuła bezzapachowa, wstrząsnąć przed użyciem. No dobrze, i teraz muszę, kochani, sobie dobrać odpowiedni kolor. Mam tutaj tak, 02 wanila. Prawdopodobnie to będzie ten odcień, bo ja jestem taka trochę ciepła. No i tak jak właśnie wspomniałam, jedynka i trójka i czwórka to są takie neutralne tony. Nawet bym tutaj mogła stwierdzić, że te trójka i czwórka to są takie tony dosyć oliwkowe. Fajnie, że nie ma tutaj podtonów różowych. Już Wam z bliska pokazuję, jak prezentują się swatche tych podkładów. Czyli mój kolor zdecydowanie jest to 02 Vanilla. Będę aplikowała ten podkład na twarz. Nie za dużo, ze względu na to, że jest to, jak tutaj wspomniane zostało na opakowaniu, podkład full cover, więc nie chciałabym stworzyć sobie takiego efektu maski. Więc aplikujemy. Wzięłam sobie taką jedną pompeczkę i wklepuję ten podkład gąbką. Jest to gąbka od Hulu. I rzeczywiście można zauważyć, że bardzo ładnie kryje. Wzięłam niedużą ilość. Zobaczymy, ile w ogóle tych pompek zużyjemy. To wtedy się okaże, czy rzeczywiście jest to formuła mocno kryjąca. Jest rzeczywiście ten podkład bez zapachu. Konsystencja dosyć taka gęsta. I ten kolor jest bardzo ciepły. Troszeczkę się odcina od mojej szyi. Ciekawa jestem, czy będzie się utleniał. Nie chciałabym tego, ponieważ dzisiaj wybieram się na pokaz makijażowy, więc na pewno będzie tam dużo wizażystek i nie chciałabym zwracać zbyt mocno na siebie uwagę właśnie, szczególnie tym, że makijaż jest troszeczkę skrzywdzony, że tak powiem. Dokładam sobie jeszcze odrobinę, ponieważ no, nie starczyło mi tego podkładu na drugą część twarzy. Podkład nie powoduje takiego efektu maski. Widzę go na twarzy, ale nie jest to taka skorupa. Jest widoczne, ale wiecie, że ja niekoniecznie jestem miłośniczką efektu, kiedy widać po prostu podkład, że mam na twarzy. Zdecydowanie ten odcień jest bardzo, bardzo żółty i mimo tego, że ja mam taką tonację skóry wpadającą właśnie w ciepłe tony, to ten kolor jest dla mnie za żółty. Wręcz mam wrażenie, że on ciutkę się zaczyna utleniać i że zaczynam się robić troszeczkę bardziej opalona. Taki niefajny kolor. Ale to zobaczymy dalej. Słuchajcie, no to nie jest taki full cover. Jest to podkład dobrze kryjący,
ale no raczej full cover to nie jest. Efekt ma, wiecie co, to nie jest taki tępy matowy efekt wykończenia skóry. Rzeczywiście jest on taki trochę satynowy, widzicie, trochę mi się ładnie wyświeca ta skóra, tak naturalnie, więc jest to prawda, że nie jest to właśnie taki efekt typowy mat. Ja nie lubię takich podkładów. No i niestety nie starczyło mi tego podkładu na moje tutaj okolice skrzydełek nosa. Muszę sobie troszeczkę jeszcze dołożyć. Więc jest to już kolejna pompka. Trzecia chyba. Dzisiaj troszeczkę mi się odcina szyja od tego podkładu. Troszeczkę odrobinę nałożę. Śladowe ilości na szyję. Możemy zauważyć, że rzeczywiście ten podkład się trochę utlenił. Tutaj rozmazane to jest tak jakby pierwsza warstwa nałożona podkładu, tutaj świeża i rzeczywiście ta świeża warstwa jest no zdecydowanie jaśniejsza. Też już zaczynam dostrzegać to, że na twarzy on zrobił się taki żółty, więc no jest to minus. Musicie brać to pod uwagę przy doborze odpowiedniego odcienia. Kochani, i tak prezentuje się właśnie ten podkład nałożony. Mamy tutaj ze trzy pompki aż, czyli jak na podkład full cover uważam, że jest to dużo. Podkład podoba mi się, wygląda ładnie, zakrył wszystko co trzeba, więc wygląda naprawdę ujednolicona ta skóra twarzy, co mi się nie podoba. Mam wrażenie, że ten podkład się utlenił, widzę to gołym okiem. Kochani, mam tutaj korektor marki Eveline i troszeczkę się boję go użyć ze względu na to, że to są bardzo takie jasne odcienie. Nie używałam w ogóle jeszcze tego korektora, nie wiem czego się spodziewać. Mamy tutaj Liquid Camouflage Long Lasting Formula 24 godziny, full cover również. Mamy tutaj dwa odcienie 02 Natural i mamy tutaj drugi odcień, jest to 1 Light. Podejrzewam, że będzie przy tej mojej takiej już trochę zoksydowanej skórze twarzy nałożę ten ciemniejszy kolor, czyli jest to odcień numer 2 Natural. Nie wiem, słuchajcie, czego się spodziewać. Na razie nałożę tutaj te moje takie newralgiczne, najciemniejsze punkty pod oczami. I będę teraz doklepywać sobie gąbeczką. Najpierw koncentruję się tutaj przy wewnętrznej części twarzy i rozprowadzam ten korektor do zewnątrz. Resztkę nakładam tutaj na centralną część twarzy. Słuchajcie, no nie jest najgorszy ten korektor. Mam wrażenie, że on jest troszeczkę za jasny, słuchajcie. Ale dobra, spróbujemy nałożyć jeszcze tutaj odrobinę doliny łez. I resztkę nakładam również na powiekę. No, porwałam się z motyką na słońce, słuchajcie. Test kosmetyków, kiedy wychodzę z domu do ludzi, którzy są w tej samej branży, to jest troszeczkę ryzykowne. Ale cóż, kiedyś to trzeba zrobić. No słuchajcie, no mam wrażenie, że ten korektor nie jest full cover i muszę się posilić niestety ze względu na to, że wychodzę i chcę dobrze wyglądać. Posilę się korektorem, który jest sprawdzony i będzie bardziej zbliżony odcieniem do podkładu. Jest to oczywiście mój ulubiony korektor, czyli korektor Too Faced. Teraz jestem zadowolona. Może gdyby ten podkład nie utlenił się, może gdybym miała ciemniejszy korektor, to wtedy może ładniej wyglądało. Ale no niestety, dzisiaj nie mogę sobie pozwolić po prostu na aż tak ryzykowny eksperyment, jeżeli chodzi o okolice oka. Podsumowując, ten korektor z Eveline nie ma mocnego krycia, ale dla osób, które nie mają głębokiej doliny łez i które mają mniejsze sinice pod oczami, myślę, że może być ok. Czas na puder. Puder mam. Mam puder z Ecocery, który bardzo fajnie mi się sprawdził i muszę Wam o nim trochę poopowiadać. Jest to puder, który fajnie nada się dla osób, które mają przetłuszczającą się skórę twarzy. Jest to puder sypki puder bananowy, banana loose powder i rzeczywiście
stosuję go, słuchajcie, na co dzień tylko w okolice tutaj strefy T, na nos, na brodę, delikatnie tutaj na centralną część policzków, tutaj gdzie moja skóra się przetłuszcza, w dalszym obszarze mojej twarzy skóra jest troszeczkę taka bardziej w kierunku suchej, czyli taka typowa cera mieszana i tutaj stosuję już inne pudry, więc dzisiaj na pewno użyję ten puder i dlatego dzisiaj o nim mówię, żebyście zwrócili uwagę właśnie szczególnie osoby, które mają przetłuszczającą się skórę twarzy, że może to być dla Was ratunek. A ja pod oczy nałożę puder z Too Faced również. Teraz będę aplikowała puder bananowy z Ekocery. I on, słuchajcie, jest idealny tak tutaj na nos. Nakładam już go pędzelkiem. Jest to bardzo fajny pędzelek. Mój ulubiony pędzelek, którego używam codziennie. Pędzelek z Klavier numer 101C. No i teraz na resztę skóry twarzy nakładam inny już puder. Jest to puder Hourglass, jest to puder Ambient Light Powder Dim Light odcień. I go nakładam na zewnętrzną część mojej twarzy. Jest to tak puder nazywany właśnie przez wizażystki puder upiększający i coś w tym jest, słuchajcie, on pięknie odbija się. Teraz wykonam sobie, kochani, makijaż brwi, moją ukochaną techniką, więc jeżeli są tu nowe osoby, to zachęcam Was do nadrobienia zaległości. Tutaj znajdziecie film Mój sposób na idealny brwi. Kochani, brewki mam już ładnie ogarnięte, więc czas już na makijaż oka. Mam tutaj taką nowość, jest to, słuchajcie, pierwszy produkt marki Vav Beauty. Paletka, która nazywa się The Woods Palette. Mamy tutaj 10 cieni. I dostałam taki, słuchajcie, list przewodni od właścicieli, od założycielki marki, jest to Aleksandra, że jest to nowość, nad którym pracowała aż 9 miesięcy i teraz trzymam w rękach właśnie paletę, kompozycję 10 cieni w subtelnej jesiennej kolorystyce, idealne do codziennego makijażu. Ja już tą paletkę dostałam jakiś czas temu, tylko szczerze Wam powiem, że tu nie miałam okazji jeszcze jej wypróbować. Co tutaj nam obiecują, że marka powstała, aby udowodnić, że luksusowa jakość i maksymalna przyjemność użytkowania mogą iść w parze również z ceną i to właśnie jest ta paletka, zaraz się przekonamy, jak się nią pracuje. Także, kochani, wykonam taki makijaż tą oto paletą i mam jeszcze tutaj piękne nowości, słuchajcie, od My Secret i ja, kochani, no na pewno użyję również tych oto takich foliowych, metalicznych cieni, ponieważ są one genialne, naprawdę. Ja robiłam już swatche na moim Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to teraz właśnie zachęcam, żebyście to zrobili, ponieważ dużo tracicie, tam się naprawdę dużo dzieje. Na pewno jakoś spróbuję połączyć te cienie właśnie z paletki The Woods, która jest bardzo taka fajna, ona jest bardzo taka poręczna, fajna na wyjazd, ponieważ zawiera również lusterko, więc naprawdę jest dosyć taka ciekawa i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest tak porządnie, solidnie wykonana, także jestem tutaj zaintrygowana tą paletą, także już nie gadajmy, zacznijmy jakiś taki makijaż oka. Nie chciałabym zrobić dzisiaj zbyt skomplikowanego makijażu oka, ze względu na to, że ja dzisiaj już Wam wcześniej powiedziałam, że się wybieram, więc nie będzie to nic takiego instagramowego, będzie to dosyć taki makijaż na wyjście. Sięgam po cień, który nazywa się OAK. Jest to taki neutralny brąz i będę aplikowała ten cień na załamanie powieki. Wklepuję sobie korektor, żeby nic mi tutaj się nie rolowało w załamaniach i cień OAK wędruje na załamanie. No, pigmencik jest, muszę Wam powiedzieć. Bardzo ja, słuchajcie, kibicuję wszystkim polskim markom. Ja jestem za tym, żebyśmy solidarnie wspierali nasz polski rynek, więc cieszę się, że taka marka właśnie powstała i jestem ciekawa właśnie, jakie będą kolejne produkty, pomysły. No jak robię swatche, to one naprawdę są mocno napigmentowane, ale są to bezpieczne cienie, że nawet osoba, która nie ma wprawy w rozcieraniu cieni, nie zrobi sobie krzywdy, więc jest to fajna opcja. Również dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z makijażem. Sięgam teraz po cień, który nazywa się Hot. Będę przyciemniała sobie.
sięgam, kochani, teraz po odcień najjaśniejszy, to jest odcień Foggy i będę go aplikowała tutaj wewnętrzne kącik, rozjaśnię sobie tą okolicę. Łączę te dwa cienie ze sobą, przejście, żeby było piękne, ładne, płynne. Czas na błysk. I teraz słuchajcie, no mogłabym tutaj jeszcze użyć sobie więcej tych cieni, ponieważ mam tutaj 5 cieni matowych i 5 cieni metalicznych. Ja zrobię swatche, bo aż jestem ciekawa. Się prezentują zacnie. Tak się prezentują, bardzo fajnie. Ładnie. Ok, idziemy teraz, kochani, dalej i teraz coś trzeba pięknego wymyślić z tych cieni, które dostałam. Na pewno użyję, słuchajcie, odcienia Happy numer 21. Ja jestem po prostu szalenie ciekawa, co tutaj się kryje. Więc sięgam. To jest, wiecie co, taki cień, który wygląda na taki szampański, ale on połyskuje na różowo. Będę aplikowała go paluszkiem na centralną część ruchomej powieki. Taki bezpieczny ten makijaż wyszedł, aż mnie korci, żeby po coś sięgnąć. Aż mnie korci, chyba zaraz jeszcze po coś sięgnę, bo aż po prostu nie wierzę w to, że coś takiego zrobiłam. Takiego zbyt takiego bezpiecznego. Dobra, sięgam teraz po Wonder odcień 26, jest to taki brązik i będę go aplikować tutaj, żeby stworzyć takie przejście. Troszeczkę mi się te cienie osypały, ale muszę wam przyznać, słuchajcie, że ta paletka jest świetna, gdyż te cienie w ogóle się nie osypują. I ten makijaż wyszedł mi za taki spokojny, za nudny, więc może zaaplikuję, słuchajcie, jeszcze jeden cień, to będzie cień kolorowy, który nazywa się Hypnos, odcień 22. Wezmę sobie z Rasha mgiełką pędzelek i zrobię to na mokro. Może podbije mi tęczówkę oka. A wewnętrzny, dolny kącik, kochani, zaaplikuję odcień Leaves. Jest to taki pistacjowy kolor. I połączę sobie właśnie z tym turkusem na dole. Środkowy cień, Crisper. Nakładam wewnętrzny kącik mojego oka. Niestety te cienie metaliczne, te cienie z My Secret, się niestety osypują i mam wszędzie delikatne, brokatowe pigmenciki na całej skórze twarzy. Kochani, sięgam teraz po czarną kredkę i aplikuję ją na górną linię wodną. Wytuszuję sobie teraz rzęsy tuszem z Evaline i muszę wam go serdecznie polecić. Jeżeli szukacie tuszu, który pięknie rozdziela rzęsy, który ładnie pogrubia je i wydłuża, no to to jest właśnie tusz, który nazywa się Big Volume Mascara Bang. Tak wygląda, słuchajcie, oko wytuszowane tym tuszem. Tutaj jeszcze nic nie robiłam, więc widzicie, jaką robotę robi. Jestem naprawdę zadowolona, a kosztuje on chyba kilkanaście złotych, więc naprawdę warto się zainteresować. Makijaż oczu już mam skończony, czas na konturowanie twarzy i z pomocą przychodzi mi paletka od Affect. Jest to kontur palet, jeszcze przeze mnie nieużywana. Jestem bardzo jej ciekawa. Nie miałam jeszcze produktów z Affectu do konturowania, także będzie to oczywiście test, pierwsze wrażenie i zobaczymy, czy mi się spodoba. No i sięgam po pędzelek. O, ale brudna pędzla mam. I sięgam taki po pędzel i sięgam po pędzelek z Hulu. No, brązel jest bardzo dobrze napigmentowany. Skoro jestem już przy konturowaniu twarzy, chciałabym wrócić jeszcze do tematu pudru z Ecocero, o którym wcześniej wspominałam. Ten puder jest dosyć specyficzny i na przykład niektóre produkty takie do konturowania, jak rozświetlacz na przykład, nie jesteśmy w stanie zaaplikować na ten puder. On jest tak suchy, on jest tak mocno matujący, że niestety niektóre produkty do konturowania się nie chcą do niego przyklejać. To zapomniałam wspomnieć właśnie o tym przy aplikacji pudru, więc mówię teraz. No i dobrze. I bardzo ładny kolor, muszę wam powiedzieć, tego brązerka.
Bardzo mi się podoba. Jest to taki idealny odcień dla mnie. Jest to taki odcień przypominający bronzer z marka Jacobsa, który bardzo lubię. Czas na różek, również z palety Affectu. Bardzo ładny, neutralny odcień. Zaraz sobie poradzimy. No, za dużo mi się tu nałożyło, zaraz będę to rozcierać. Proszę tym nie przejmować. Nawet ja, osoba, która kocha róż, zna granicę jego użytkowania. No i teraz rozcieram to. Uwielbiam ten pędzel od klawiera, uwielbiam, jest milusi. Już to chyba mówiłam z 10 razy. No i rozświetlacz. Tego rozświetlacza jestem strasznie, strasznie ciekawa. I jedziemy. Bardzo ładny kolor, wpadający w róż. I ma taki subtelny blask, ale jest ten blask bardzo ładny. Elegancki taki blask. Kochani, no i zostały nam już tylko usta. I mam tutaj piękne takie błyszczyki w kolorze nude, różne fajne odcienie od Kobo. Obrysuję wcześniej jeszcze usta konturówką od Pierre Renne. Jest to konturówka w kolorze 07. Bardzo lubię tą konturówkę, ona jest uniwersalna naprawdę. I wybrałam błyszczyk w kolorze 804, który delikatnie wpada w takie różowe tony, ale fajnie pachnie. Jak czekolada. Jest mocno napigmentowany, gęsty, bardzo fajny. No i kochani, tak prezentuje się makijaż, mój test, moje pierwsze wrażenie i co o tym myślicie, podoba Wam się? Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Za chwileczkę podsumuję wszystkie produkty i zacznijmy od podkładu. Podkład na początku mnie przestraszył tym, że troszeczkę się zoksydował, aczkolwiek jak patrzę na siebie w lusterku, wygląda i prezentuje się bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Za chwileczkę się Wam przybliżę, żebyście również mogli zobaczyć mnie z bliska. Dzisiaj użyłam do tego podkładu pudrów, które znam, dlatego że chciałabym zobaczyć, jak ten podkład będzie się prezentował w ciągu dnia. Na razie jestem bardzo zadowolona. Wygląda naprawdę bardzo tak zdrowo. Paleta cieni The Woods. Jest to paleta, która ma cienie o średnim pigmencie. Nie jest to mocny pigment, ale bardzo fajnie się nią pracuje. Cienie ładnie się ze sobą łączą i osoba, która właśnie jest początkująca, nie zrobi sobie nią krzywdy. Naprawdę praca jest tą paletą przyjemna, więc polecam serdecznie. Bardzo mi się podobają właśnie te cienie metaliczne. Cienie z My Secret, no robią robotę, jak widzicie, prezentują się bardzo ładnie, pięknie odbijają światło, bardzo ładnie się ze sobą połączyły. No ja jestem zadowolona z efektu, jaki uzyskałam. Jestem również zadowolona z tego tuszu, naprawdę Wam go serdecznie polecam. Widzicie, ja nie mam żadnych przyklejonych w tej chwili rzęs ani kępek, a oko prezentuje się bardzo, bardzo efektownie. No i kochani, co my mamy jeszcze tutaj? Słuchajcie, no to jest magia, to jest po prostu produkt, który jest wspaniały. Bardzo mi się podoba odcień bronzera, bardzo mi się podoba odcień różu i odcień rozświetlacza. Połączone ze sobą naprawdę tworzą cudowne trio. Jest to naprawdę świetna paleta do konturowania. Ja jestem zachwycona. Przepiękny zapach, zapach taki subtelny, delikatny, jak to właśnie dla marki Affect. No i rzeczywiście te produkty bardzo ładnie się rozprowadzają, bardzo ładnie się blendują po skórze twarzy. No i naprawdę serdecznie polecam i nie zrobicie sobie krzywdy, chociaż troszeczkę uważajcie na róż, ponieważ róż jest bardzo, bardzo mocno napigmentowany. No i czas na błyszczyk. Błyszczyk prezentuje się bardzo ładnie, jest bardzo komfortowy i jest to fajne, zobaczcie, że nie skleja tak mocno ust. Ja nie lubię tych takich bardzo klejących się konsystencji, a on jest taki wyważony. Ładnie rozświetlił, ładnie błyszczy i delikatnie właśnie uwydatnił moje usta, a nie jest taki wnerwiający, klejący taki właśnie produkt, który właśnie mnie zazwyczaj irytuje i dlatego najczęściej sięgam po matowe wykończenia, które zastygają, ale ten jest bardzo
Bardzo fajne. No i kochani, dajcie mi znać, jak Wam się podobał mój dzisiejszy test. Ja oczywiście jeszcze wrócę do Was z podsumowaniem, bo na pewno jesteście ciekawi, czy ten podkład jest trwały i jak on się prezentuje w świetle dziennym, więc ja oczywiście się Wam pokażę. Na chwilę obecną mi się bardzo podoba, jestem zadowolona, ale zobaczymy, co będzie później. Kochani, jest 17 po 12, czas na aktualizację, czas na podsumowanie tego, co tutaj się wydarzyło na mojej twarzy. Z góry Was przepraszam, że nie będzie i nie było aktualizacji w świetle dziennym, ale dzisiaj zaskoczyły mnie korki i prawie się spóźniłam na pokaz, więc już nie miałam czasu i głowy do tego, żeby nagrać to, ale muszę Wam powiedzieć, że po 10 godzinach mój makijaż wygląda przepięknie. Bardzo podoba mi się skóra. Oczywiście nałożyłam dzisiaj 3 różne pudry, a efekt tego rozświetlania, które widzicie, to jest właśnie puder z Hourglass. Jest to piękny, naturalny blask i mi się to bardzo, bardzo podoba. Podkład wygląda pięknie, wygląda świeżo, wygląda świetliście. Nie jest to taki efekt spoconej twarzy, ani efekt taki, którego nie lubię. Jest to piękny, naturalny taki glow. Bardzo mi się podoba makijaż oczu, jest również nieskazitelny, te pigmenty skobo wyglądają obłędnie, no i generalnie podoba mi się cały makijaż. Starły mi się usta, ale miały prawo się zetrzeć, był to błyszczyk, a ja jadłam dosyć tłustą potrawę spaghetti carbonara, więc jest to normalne, że się błyszczyk wytarł. No, sami zobaczcie, jak ładnie prezentuje się makijaż. Ja jestem na tak. Polecam serdecznie każdy z tych produktów, które dzisiaj użyłam. Kochani, to by było na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że test Wam się podobał, że udało Wam się wybrać jakiś produkt dla siebie. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie taką informację na dole pod filmem. Jeżeli się film Wam podobał, to zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną dłużej i zasubskrybujecie mój kanał. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!